podjęliśmy decyzję, że uruchomimy od przyszłego roku program Wspieramy. To, co nam leży na sercu, moi drodzy, to przede wszystkim dzieci, które są o dużym stopniu niepełnosprawności. To są dzieci, które tak naprawdę nie są w stanie same się nakarmić, nie są w stanie same zjeść, nie są w stanie same się poruszać. Wsparcie to będzie raz w roku w kwocie 3000 zł. Więc od 15 października takie wnioski można składać. Oczywiście decydujemy na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności. Program Wspieramy to program społeczny, dlatego też oczywiście będą prowadzone na stronie internetowej konsultacje społeczne. Konsultacje społeczne, które też będą możliwością do wypowiedzenia się mieszkańców na temat właśnie tego działania. W przypadku Siemianowic Śląskich jest to około 170 osób z taką właśnie niepełnosprawnością, które kwalifikują się na to wsparcie finansowe ze strony miasta w wysokości 3000 zł rocznie. Blisko 6400 uczniów rozpoczęło naukę w siemianowickich szkołach. Powrót do formy stacjonarnej to nowe szanse na lepszą jakość kształcenia naszych pociech. W oparciu o wytyczne ministra zdrowia, ministra edukacji, głównego inspektora sanitarnego opracowano procedury bezpieczeństwa. I teraz w zależności z jak wielką starannością będziemy przestrzegać tych procedur, takie będą pewnie efekty dalszego losu stacjonarnej nauki w szkołach. Życzymy wszystkim uczniom, by ten czas stacjonarnej nauki trwał nieprzerwanie przez 10 miesięcy i by wszyscy odnosili sukcesy, realizowali się w kontaktach rówieśniczych z nauczycielami w środowisku szkolnym. Zapraszamy w pierwszy weekend września do amfiteatru w Parku Miejskim. Jak zwykle żegnamy lato. Czeka nas wspaniały, słoneczny weekend. Już w piątek tradycyjnie Rock Noc, której gwiazdą w tym roku będzie Łydka Grubasa, a poprzedzi koncert zespołu Transgresja. Sobota to z kolei fantastyczny czas dla miłośników country i Alicji Boncol, gdyż dorocznie piknik country gości w naszych Siemianowicach Śląskich w amfiteatrze. W tym roku wiele niespodzianek i w niedzielę na zakończenie tego pięknego weekendu Siemion Band wraz z wokalistami zakończy ten kulturalny akcent, którym żegnamy wakacje. Serdecznie zapraszamy.